Dzień dobry Pani Moniko, niezwykle miło Panią widzieć na 48. Festiwalu Filmowym w Gdyni. Jak się Pani czuje w ogóle tu, w tej przestrzeni aktorskiej? Przyjeżdżam co roku na festiwal, bo interesuję się kinem. Jeżdżę na festiwale do Wenecji, do Cannes, także kino jest mi bardzo bliskie. No tak, jeździ Pani na te festiwale. Jakie widzi Pani różnice pomiędzy naszym polskim, a tym weneckim? Nasz jest nad cudownym morzem, wenecki też jest nad cudownym morzem. Ten nasz jest wyjątkowy w tym roku, bo tak jak Pan powiedział, 48, także już niedługo dobija do 50. No każdy ma inny wymiar, każdy festiwal ma inną duszę. Kocham duszę festiwalu w Gdyni. A pod względem organizacyjnym jak to wygląda? Widzi Pani jakieś różnice? Nie. To są takie sprawy techniczne, to chyba nie jest bardzo interesujące. Wydaje mi się, że jak się ogląda, jak wygląda wejście aktorów w Cannes, czy też w Wenecji, to widać. Wenecja jest taka bardzo kameralna, odbywa się festiwal na Lido, na zamkniętej wyspie. W Cannes jest w mieście, więc miasto jest zamknięte częściowo. A tu mamy cudownie, bo jest, tak jak powiedziałam, blisko morza i do teatru zaraz wchodzimy. Widziałem Panią na oficjalnej premierze filmu Zielona Granica. Miała Pani okazję go już zobaczyć, w przeciwieństwie do niektórych polityków. Co Pani sądzi o tej całej nagonce, tej dezinformacji? Uważam, że Agnieszka Holland zrobiła świetny film, uczciwy film, pokazujący portret Polaków. To film, który może być takim naszym wyrzutem sumienia. To jest film o tym, że można się zmienić, że w każdym można znaleźć dobro, tylko trzeba odpowiednio przycisnąć, ale niestety w każdym też można znaleźć zło i z tym złem należy walczyć. I zdumiewa mnie hejt na Agnieszkę Holland, ta szczujnia, która się rozpoczęła. Widocznie jest wpisana w narrację, w kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, które chce ukryć aferę wizową, tą prawdziwą aferę, gdzie kilkaset tysięcy uchodźców, przepraszam, nie uchodźców, no uchodźców, tak, uchodźców przekroczyło granice, którzy się rozmyli w naszym państwie, nie wiadomo co się z nimi dzieje, za łapówki, za bardzo wysokie łapówki, a ci, którzy nie mieli pieniędzy na takie wysokie łapówki, niestety stali pod murem, stali pod płotem, w błocie i byli przerzucani, stosowano pushbacki, które są zakazane. A co Pani sądzi o komentarzu prezydenta, tylko świnie siedzą w kinie, on tak skomentował ten film? Prezydent powiedział, że zgadza się ze Strażą Graniczną, która tak skomentowała ten film. Dziwię się, że prezydent nie obejrzał filmu i komentuje. To przykro, że głowa państwa nie potrafi się wznieść ponad podziały. A powinna. To już ostatnie pytanie. Kocha Pani kino. Może Pani by gdzieś zagrała? Już grałam, proszę Pana, w kilku filmach. Ale znowu, bo dawno nie widziałem Pani w kinie. Grałam w kilku filmach, nawet w filmach dla dzieci, w animowanych. Grałam w filmach u Piotra Łazarkiewicza, u Julka Machulskiego, także grałam. No ale teraz jakaś nowa rola w przyszłości, w najbliższym czasie? Pan, moja rola teraz jest najważniejsza, to jest kampania wyborcza. Nie, no to... Zapraszam jutro na debatę na temat kobiet do TVN24, 19:20. Dziękuję. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.